Witajcie moi drodzy na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj film z serii Strzał w dziesiątkę. Wybraliście krzyżówkę XXL. Mam z numerem drugim. Walka była zacięta do samego końca, ale wygrała krzyżówka. No i fajnie, w sumie się cieszę. Podrapiemy sobie razem. Fajnie. Mamy S i V, w bonusie mamy Roland. I szukamy S i V. Mamy S. Będę mało mówił, przepraszam was, ale jeszcze gardło mnie trzyma chorobsko. I będę mało mówił. Tutaj. Trzecia. Aha, i właśnie też tą krzyżówkę nagrywam w piątek. No, mamy święto, więc można się zrelaksować. Natomiast po tym, po tej krzyżówce będzie losowanie zwycięzcy konkursu na Tipli. Więc dogram jeszcze drugą część odcinka i kto jest zainteresowany, kto brał udział, po tym filmie będzie rozstrzygnięcie tego konkursu. Zrobię wszystko, żeby się jeszcze dokurować ten jeden dzień, żeby jakoś przeprowadzić ten konkurs. Dobra. Wybaczcie, jak pomijam. Mamy N i A. No fajnie. Tutaj mamy A i N. A, o, mamy Bytom. Pozdrawiam tutaj naszego mistrza make-upa. Dobra, tego N trochę, tego A jest trochę, jak zawsze. Dobra. Puszczę jakąś muzykę, żeby nie było tak cicho, bo mało co gadam, no nie chcę przeciążać tego gardła. Okej. Mamy R i E. Aha.
Na razie się nie układa. A tu jest ser. Dobra, chyba wszystko. ZD. O, brakuje tylko OL. Ciekawe, czy dadzą. Pewnie nie. Z i D. Tutaj mamy. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za głosy właśnie w tej ankiecie, że wybraliście tą krzyżówkę. Dziękuję oczywiście też za udział w konkursie na Tipli. Bardzo fajna, fajna frekwencja na tym konkursie, za co Wam dziękuję. Bardzo, bardzo. Mamy B i M. No to w końcu coś w Bytomiu będzie. B i M. Chyba wszystko. Tutaj mamy B, tutaj jest M, tutaj jest M. Jest tutaj. Idziemy do trzeciej. Chyba wszystko. Kolejno mamy P i F. No, ten bonus się raczej nie utworzy. Na razie nic się nie układa. Ale dziwne, że już bliżej końca i żadnego wyrazu nie ma. Mamy i. I o, no to teraz się chyba trochę ułoży. Mamy w pierwszej izba. O, mamy ziarno, drugie słowo. Chyba na dwóch się skończy. Dobra, teraz druga. W drugiej mamy neon, nam się układa. Jeremiasz. Też się chyba skończy na dwóch. Nie widzę, żeby się utworzyło. Nie widzę szans. W trzeciej mamy don, pierwszy wyraz. Tutaj jest ozon, drugi wyraz, no na sam koniec się układa, ale tak to nam nic nie daje. Z tego co widzę, to co by nie dali, to będzie ponad zwrot chyba. Mamy Y i C. Zobaczymy. Może jednak Y i C.
ale coś mi się wydaje, że nie było. Tutaj mamy o. Dobra. C. Tutaj jest C. Tutaj było o. Y. No niestety wychodzi na to, że ta krzyżówka jest niestety pusta. Mnożnik razy 2, w bonusie było 50 zł, a my mamy 0. E. Teraz kontrolną znaleźć drugą i będzie wszystko jasne. O, no niestety, dzisiaj pusty odcinek. No trudno. Dziękuję Wam za udział w ankiecie, za wszystko. Teraz zapraszam Was na rozstrzygnięcie konkursu na Tipli. Cześć. No hej, witam Was na rozstrzygnięciu konkursu na Tipli. Przepraszam się. Będę pił wodę, bo jeszcze moje gardło no niezbyt jest wykurowane. No żeby jakoś dzisiaj to zrobić, te losowanie. Tutaj są karteczki przygotowane. I tak, tutaj mam wszystkie losy, jakie tutaj mam na kartce rozpisane. I tak, zrobię po prostu, w opisie będzie odnośniki będą do różnych kanałów zdrobkowych, które wzięły udział i zachęcam Was do zaglądnięcia do tych kanałów zdrobkowych. Wspierajmy się nawzajem, wpadajcie do nich, zostawcie jakiś ślad po sobie w komentarzach pod ostatnimi filmami. Mogą być serduszka. O, zrobimy tak. Pod ostatnim filmem każdego z kanałów, które tutaj są, zostawcie serduszka. Wtedy ja będę wiedział, że byliście ode mnie. I tak, chciałem też podziękować za to, że mam 700 subskrypcji. Dzięki Wam. Gdyby nie Wy, to by tego kanału nie było. Serdecznie dziękuję. I oczekujcie na dniach no, konkursu, rozdania. Bądźcie czujni, tyle tylko powiem. I tak. Dziękuję również za ostatnie wyświetlenia, bo naprawdę jest fajnie. 5-6 ostatnich filmów moich ma no, co najmniej te 1000 wyświetleń, za co Wam serdecznie dziękuję. I co, bierzemy się do konkursu, do rozstrzygnięcia. Bo jak widzicie, no moje gardło jeszcze jest niezbyt wykurowane. No źle mi się mówi, więc idziemy jak najszybciej to. Zrobimy La Fable, Asia z kanału La Fable. Trzy losy. Asia ma swój kanał zdrabkowy. Więc wpadajcie do niej. Teraz zorganizowała konkurs z okazji walentynek. Bardzo, bardzo ciekawy. No, wpadnijcie do jej kanału, to tam znajdziecie ten film. Bodajże to jest ostatni film. I tam mówi o zasadach tego konkursu. Jest bardzo, bardzo ciekawy. Zachęcam. Też wezmę udział. Kinga Larysz, jeden los. B. Konradek, jeden los, czyli Konrad. Mary i Mario, dwa losy. Również kanał zdrobkowy. Mają fajne filmy. Zachęcam Was do zaglądnięcia. Przepraszam. Muszę popijać wodą, bo inaczej nie dałbym rady. Żaneta, 1987, cztery losy. Zdrabki Moni, dwa losy. Też trwa w tej chwili konkurs na jej kanale. Zachęcam do udziału.
Alicja w Krainie Zakupów 2 Losy ma w tej chwili również konkurs na Tipli. Zachęcam do udziału. No powiem, bo Alicja, w zasadzie Madzia, potrafi robić niespodzianki, paczuszki. Sam brałem udział i nieraz wygrywałem, więc wiem, zachęcam do udziału w tym konkursie na Tipli. Nasza stała widzka Edyta Z2 Losy. W sumie tutaj same są stałe widzki. Patrycja Klima 2 Losy. Renata K 5 Losów. Dziękuję serdecznie. Joanna Nowak 10 Losów. Dziękuję. Mari 2 Losy. I tak, tutaj Mari też ma swój kanał zdrabkowy. Zachęcam Was do zaglądnięcia, ponieważ no, u niej te wyświetlenia są słabe. Wpadajcie na ostatni film, zostawcie po sobie ślad, obejrzyjcie ostatni odcinek, bo warto. Naprawdę warto. Ma... Przepraszam. Fajna wygrana wpadła w ostatnim odcinku. Mamy asystenta Misia 2 Losy, czyli to jest mąż naszej Zdrabko Misi. Zdrabko Misia prowadzi kanał zdrabkowy. Wpadajcie do niej, też ma 2 losy. Agnieszka Woźniak, nasza kolejna stała widzka, 4 losy. Wiktoria R, która też bierze często, w zasadzie cały czas na Tipli u mnie udział, 2 losy. No i Marcin 2596, 2 losy. Dobra, przepraszam Was za dzisiejszą jakość tego filmu, ale no niestety gardło moje jeszcze niewykurowane, a chciałem po prostu rozstrzygnąć konkurs. I co? Zaraz wylosujemy jedną osobę. Osoba, która wygra, zgłasza się do mnie na maila. Daję czas do przyszłego piątku, ponieważ no nie wiem, czy mi się uda wcześniej wysłać, jak przyszły weekend. Na pewno się dogadamy. Przyszły weekend będę wysyłał patuszkę, więc daję dużo czasu na odezwanie się do mnie. Bez zbędnego gadania losujemy. Mieszamy. Tutaj są wszystkie osoby, które biorą udział. Za wszystkich trzymam mocno kciuki. Myślę, że wszystkich tutaj zapisałem, nikogo nie pominąłem. Teraz nie umiem otworzyć serduszka, ale otworzyłem. Mamy tutaj wszystkie losy. Jeszcze trochę pomieszamy. Ja nic nie patrzę. Za wszystkich trzymam mocno kciuki. Mam karteczkę jedną. Mam jedną karteczkę. Zobaczymy, kto to będzie. O, jak fajnie. Mamy asystenta Misia, czyli mąż Zdrabko Misi. Czyli Grzesiek. Serdecznie Ci gratuluję. W sumie nie, chyba nie mam adresu. Ale napisz do mnie adres, bo chyba nie mam z Justyny adresu, ale napisz do mnie na maila jak, adres, jakie zdrabki chcesz, zdrabki za 50 zł. No i coś tam jeszcze dorzucę. No fajnie, gratuluję serdecznie. Dziękuję wszystkim za udział w konkursie.
Na pewno jeszcze jakiś konkurs na Tipli, za jakiś czas będzie. Teraz oczekujcie konkursu na 700 subskrypcji, rozdania małego. I co? Kończymy powoli, bo no nie dam rady więcej mówić. Trzymajcie się zdrowo, cieplutko. W następnym odcinku się widzimy. Cześć.